Cześć, mój ostatni film na temat genezy zbrodni wołyńskiej oraz tego, jak tamte czasy mają się do współczesnych relacji polsko-ukraińskich, zdobył ponad 500 000 wyświetleń i z racji tego, że film ten wzbudził bardzo dużo kontrowersji, pomyślałam, że może chcielibyście usłyszeć, co o sytuacji w Ukrainie i pomocy Ukrainie sądzi sam świadek tego, co na Wołyniu się stało. Dlatego zapraszam Was na spotkanie z panią Józefą Bryk, która z rąk banderowców straciła całą swoją rodzinę, a sama cudem ocalała. Stali widzowie mojego kanału mogą kojarzyć panią Józefę, bo 2 lata temu powiedziała mi przed kamerą swoje wspomnienia właśnie z tych dni, z dni rzezi wołyńskiej. Link do tego filmu znajdziecie w opisie, a teraz już zostawiam Was z panią Józefą. Tu jest jeszcze taka prośba, jeżeli na przykład chcecie coś przekazać pani Józefie lub jeżeli macie jakieś opinie na ten temat, to bardzo chętnie się z nimi zapoznam. Zachęcam także do subskrypcji kanału. No tak jak ja pamiętam, jako dziecko oczywiście, odwiedzaliśmy się, spotykaliśmy się w okresie świąt, na przykład Bożego Narodzenia. U nas byli na Boże Narodzenie, my do nich żeśmy szli na Boże Narodzenie. Ja pamiętam nawet tańce w czasie Bożego Narodzenia, bo ojciec trzymał mnie na rękach i tańczył ze mną, jak na patefonie grali różne lwowskie piosenki. A po dziś dzień u mnie w Stryjskim Parku na Festynie, tam zabawa krawo płynie, to po prostu od dziecka pamiętam tą piosenkę. A tak to z dziećmi bawiłyśmy się normalnie, chodziłyśmy ze sobą w różne miejsca, najczęściej na mor wychodziliśmy na cmentarz, bo przy ogrodzeniu cmentarza rosły dwie morwy. Takie duże te owoce były, czarne były i białe. I takieśmy zawsze sobie pojadły, że już nie musieliśmy jeść obiadu. Jak sięgam pamięcią, to myśmy naprawdę dużo czasu spędzali razem, na zabawach różnych. I w ciuciobabkę, i w różne inne rzeczy, i ukrywaliśmy się, uczyliśmy się chodzić po szopach takich. Potrafiliśmy przejść u góry pod samym sufitem, po takich lewarach, czy jak to się nazywa, na rękach tylko, tak jak małpki, prawda. Różne ćwiczenia, tak samo na łąkach zbieraliśmy sitowie. I uczyliśmy się robić czapki, robiliśmy wieńce razem. W każdym razie z dziećmiśmy się spotykali. Na modlitwy chodziliśmy w maju, chodziliśmy do kapliczki. Tam śpiewaliśmy litanie do Matki Boskiej. Bo to kawałek trzeba było iść do takie doliny, tak pięknie zarośnięte, pełno kaczeńców. Widzę, te kaczeńce zbierałam, bo się zawsze tej Matce Boskiej nosiło. Mama zawsze szła z nami, brała dzieci, szła z nami tam. Do tej kapliczki. Stamtąd się tak rozlegały te pieśni, ciągnęły się po tych górach, bo tam są takie wzgórza i doliny, i takie jary, bardzo dużo jarów. No, w mojej wyobraźni to jest piękny krajobraz, piękny z dzieciństwa. Teraz byłam, zupełnie inaczej to widzę dzisiaj. Nie ma śladu po naszych domach, kompletnie nic. Ale już zaczęły się psuć te stosunki jakoś tak na wiosnę chyba, ja wiem, 42 rok, 42 rok najbardziej, zaczęły 41. Zaczęły te dzieci, zabraniano im się z nami bawić, a wcześniej nie tylko dzieci, ale i sami bawili się, wszyscy spotykali się, było naprawdę bardzo miło, Ukraińcy dla mnie, ja mówiłam po ukraińsku perfekt. Dzisiaj nie potrafię mówić, chociaż rozumiem wszystko, ale to były takie wspólne nasze, nikt nie dzielił, że to Ukrainiec, a to Polak czy coś takiego. I potem nagle, nie wiem jak to się stało, że przestały dzieci chodzić do nas, już się z nami nie spotykały absolutnie i coraz częściej rodzice kazali patrzeć przez okno, czy ktoś do nas nie idzie i stale rozmawiali o kimś zawsze zamordowanym.
I tu tego zamordowali, tamtego i w jaki sposób opowiadali to. Przecież nieraz było tak, że ja pod łóżkiem przesiedziałam i usłyszałam coś, bo rodzice nas wypędzali, nie dawali nam słuchać. Ale dzień w dzień z bratem musieliśmy pilnować, czy ktoś do nas nie idzie. A oni nam od tej pory otwierały okna i Ukrainki bardzo często krzyczały, że po kolana będzie krew Polaków. I tośmy, jak my szły do kościoła czy gdziekolwiek, tak krzyczały do nas. W taki sposób, od tego dnia już tak, u nas taka atmosfera już była, tej nienawiści. Długo nie rozumiałam wiele rzeczy. Długo nie rozumiałam wiele rzeczy, ale wybaczyłam. Cały czas mnie to... Poznałam też Ukraińca, który teraz był u nich prezydentem miasta jednego. Bardzo zacny człowiek, pianista. A jego żona jest pochodzenia polskiego. I jej matka mi opowiadała, że jego matka osobiście mordowała Polaków. I ja mimo to nie umiałam nienawidzieć jego. Bardzo go lubiłam, bo on bardzo rzeczowo, jak rozmawiał ze mną, on też nie miał nienawiści w sobie do Polaków. Myśmy się naprawdę bardzo polubili. I a to... co mówił właśnie na to? Jakoś usprawiedliwiał swoją matkę? Nie, nigdyśmy na ten temat nie wchodziłam. Absolutnie. Pierwszy raz powiedziałam tutaj, ich córka przyjechała do nas, ponieważ kończyła anglistykę i tam nie miała w ogóle pracy. Jak przyjechała, myśmy jej dali pieniążki, wszystko, i ubrania, i wszystko, ale ciągle przychodziła, ja tych Polaków tak nienawidzę, mówiła. Ona wprost do mnie. Ja mówię, dlaczego, Alonka, tak nienawidzisz Polaków? Powiedz dlaczego. I ja jej nigdy nie mówiłam o tym, aż w końcu nie wytrzymałam. I pewnego razu ktoś był tutaj i powiedział, że przecież ja tyle, że ona nie wierzy, że Ukraińcy mordowali. To jest wszystko nieprawda. Ja mówię, słuchaj dziecko, prawda, moich wszystkich zamordowali. Ale to nieważne, ja i tak cię kocham. Tak jej powiedziałam. I już. Ja mówię, ja do ciebie nie mam, bo ty mnie niczego nie zrobiłaś, ja też. Trudno, tamtych trzeba potępić, którzy to zrobili, absolutnie potępić. I zawsze trzeba taką, nie wolno nam w tej chwili znowu przychodzić na to, że o, nic się nie stało. Nie, trzeba powiedzieć prawdę. Ludzie muszą wiedzieć, że coś takiego było, miało miejsce i że się nie może powtórzyć. I że naprawdę jak się uważamy, że jesteśmy braćmi, to bądźmy tymi braćmi. Pomagajmy sobie. Ja się bardzo cieszę, że Polacy tak im pomagają z całego serca. Żalu nie mam, żal mam tylko bezwzględnie do tych, którzy to uczynili. Ale to już jest przeszłość i trzeba przejść. Życie idzie naprzód. Do tego wybaczenia to długo się dochodzi. I najważniejsze jest to, że mi nie wolno było mówić, jak zginęli moi rodzice i kto zamordował moich rodziców. Napisałam w pierwszym życiorysie, napisałam, że banderowcy rozstrzelali moich rodziców. I nauczycielka wywołała mnie paluszkiem z klasy na korytarzu. Nigdy tego nie pisz. Napisz, że Niemcy rozstrzelali twoich rodziców. Były to czasy komuny i nie wolno było mówić o tym, że Ukraińcy zamordowali. To była wielka przyjaźń między nami, bo naszych mordowano dalej przecież w Polsce. Ale ta polonistka też ciągle mi dawała jakąś książkę do przeczytania, piękną, historyczną. Analizowałam zawsze to wszystko i doszłam do wniosku, że u nich przeważała ta chęć posiadania swojej ojczyzny i każdy powinien mieć swoją ojczyznę. Nie powinno być tak, żeby ktoś panował w drugim kraju i decydował o jego, czy on ma urządzić sobie prawo w taki czy inny sposób. Bardzo ważną rzeczą jest to, żeby widzieć dobre, ktoś postępuje dobrze, a ktoś źle. I żeby to zło jednak w zarodku likwidować, żeby ono nie mogło się tak rozszerzać, bo co było przyczyną? Że to wszystko się tak rozwijało, rozrastało. Że to szło ze wsi na wieś, z jednej wsi do następnej, że oni mogli się tak rozwijać. I to się stało tym złem. Od
jak to mówię, kropla drąży skałę. I nie wolno na zło pozwolić nigdy. Na dobro tak, niech się rozwija. Jak najwięcej, dlatego tego dobra dzisiaj potrzeba wiele i niech się tym Ukraińcom wiedzie, niech te dzieci dorastają już w innych okolicznościach, w innych sytuacjach. Niech będą, niech żyją tak jak Polacy i niech czują się naprawdę naszymi braćmi, bo bliski jest nasz związek, nasz język jest taki bliski. Nie potrzeba mnie uczyć się ukraińskiego, ja wszystko rozumiem, co oni mówią. Już mniej rozumiem rosyjski, chociaż trochę mówię po rosyjsku, ale ukraiński to rozumiem wszystko. Najwyżej powiedzieć mi jest trudno teraz, a kiedyś tak biegle mówiłam. Ale zawsze chciałabym, żeby ta prawda była gdzieś zapisana, zapamiętana, żeby przyszłe pokolenia wiedziały, żeby nie powtórzyło się to nigdy, bo my znowu wchodzimy z nimi w przyjaźnie. Żeby tak, bo przecież też się dawne nasze stosunki zaczęły od przyjaźni, a skończyły się na nienawiści. Żeby znowu nie doszło do jakichś takich nieporozumień na tle, czy zazdrości, czy czegoś. No, myślę, że nie, bo dzisiaj inne czasy, ludzie są dzisiaj wykształceni, oni też chodzą wszyscy do szkół, nawet ci, a przedtem to było zupełnie ciemnota, nie umieli czytać. To, co im powiedziano, przyjechał taki banderowiec do wsi i ćwiczył i z tymi najbardziej chętnymi do walki rozmawiał i po prostu szli z siekierami i z nożami na Polaków. Ale te rzeczy, wolę o nich teraz nie myśleć, bo teraz jestem całym sercem z Ukrainą i wybaczam im i pragnę, żeby oni mieli pokój, żeby mieli swoją ojczyznę, mają wspaniałego prezydenta, którego podziwiam naprawdę. Jak prezydent Janukowicz poprzedni ogłosił Banderę bohaterem, to powiem pani, bardzo byłam oburzona na to, ponieważ nie liczył się ani z wydarzeniami historycznymi. Zresztą widać było od razu, że z Polską nie chce współpracować. To tylko spowodowało, że w naszych sercach odnowił te rany, bo gdziekolwiek jeszcze stawiano bohaterom banderze, stawiano pomnik i pomniki, i te pomniki stoją. Nie powinien mieć żadnych pomników i powinni Ukraińcy się z tym pogodzić. I pogodzić się z Polską, że my naprawdę nie szukamy odwetu. Bardzo mi żal tych dzieci, które teraz zostają sierotami i tam błądzą po tych zbombardowanych zgliszczach, po tych dołach. Nie mają jedzenia, nie mają opieki żadnej, nie mają do kogo się przytulić. Strasznie mi żal tych dzieci. W takim stanie właśnie byłam ja sama jedna. I spałam po rowach, i spałam po piecach takich chlebowych. Tak sobie przypominam spotkanie moje w liceum 48 w Krakowie z trzecią klasą, czy z czwartą. I w drugiej ławce w klasie siedział uczeń, taki dosyć rosły. Kiedy opowiadałam o tych zdarzeniach, on był bardzo smutny i siedział tak bokiem, oczy miał spuszczone. Cały czas siedział w jednej pozycji, a trwało to dosyć długo. I w pewnym momencie zrozumiałam, że on może być Ukraińcem i może mu być bardzo przykro, że ja mówię tak. I dopiero wyjaśniłam i powiedziałam do wszystkich, że to nie po to im opowiadam, żeby czuli nienawiść do Ukraińców, tylko do bandytów, że jest zło na świecie i dobro. I są dobrzy ludzie i źli, i tych złych trzeba potępić. A poza tym, żeby sobie przypomnieli, że Polaków Niemcy mordowali, jak pomagali Żydom. To taka sama sytuacja była na Ukrainie,
że Ukraińców mordowali, jak pomagali Polakom. A mimo to mnie pomogła właśnie Ukrainka. Ukrainka ukryła mnie w swojej piwnicy, mnie i brata, i jeszcze 3 osoby inne, i uratowała nam życie. Dwukrotnie przychodzili do niej banderowcy, plądrowali całe mieszkanie, cały dom. Piękny dom miała, najpiękniejszy tam we wsi. I uratowała nam życie. Nie wydała nas. Dwukrotnie przychodzili do niej. Postrzelili ją, a jednak nas nie wydała. Dopiero pojedynczo nas wypuszczała potem. Także to nie zależy, że to Ukrainiec, tylko że to dobry człowiek bądź zły. Bandyta, dokładnie bandyta, tylko ten sposób postępuje. Wiele osób zadaje mi pytanie, skąd się u mnie bierze taki spokój, taka łagodność. Od dzieci, bo ja dzieci bardzo kocham. Wychowałam 5 na osiedlu i teraz chodzę nawet do swoich tych prawnuków. Kocham dzieci i od dzieci się uczę tej pogody ducha. A w ogóle to najwięcej tej pogody ducha nauczyli mnie moi uczniowie w liceum, jak uczyłam. To byli wspaniali uczniowie. Bardzo, bardzo im za to dziękuję. Po dziś dzień się spotykamy. Oprócz tego to o dzieciach zawsze myślę. I jak podali w telewizji, że kto może włosy oddać za darmo dla dzieci chorych na nowotwory, to poszłam, bo mnie te włosy tak rosną na potęgę, że co roku mogę oddać. W lipcu, w sierpniu oddaję zawsze włosy, a za rok już mam znowu odrośnięte, że znowu. Niektórzy jak się pytają o mnie, że chcą się ze mną spotkać, czy widziała pani tą panią, która ma raz takie długie włosy, a raz krótkie.